Witam wszystkich serdecznie na kolejnym otwarciu skrzynek. Ogólnie to zawsze wszystkie skrzynki otwierałem na streamie, na żywo. Jednak na streamie to wiadomo, to jest tak, że jak wielu ludzi nie wejdzie, to oni nie zobaczą tego otwarcia skrzynek. Te otwarcie skrzynek będą widzieli tylko ci, którzy są aktualnie na streamie. Natomiast na YouTubie, jak ja otworzę, to po prostu no, kilka tysięcy ludzi w tym momencie to zobaczy. Więc uznałem, że lepiej, żeby te wszystkie skrzyneczki otwierał, nagrywał. 50 to było zdecydowanie za dużo. 10 podejrzewam, że to już jest za mało. Dlatego sądzę, że będę otwierał po 20 skrzynek. Jeszcze jedna taka informacja. W poprzednim filmiku, gdzie otwierałem 50, na końcu poinformowałem was, że wy będziecie wybierać, jaki skin kupię za te 2,5 tysiąca golda, jakie zebrałem. Wygrał Wróbel Genji i Niełaska. Wróbla Genji'ego już kupiłem, troszkę za bardzo się pospieszyłem, bo najpierw otworzyć skrzynki, dopiero potem kupić, bo jeśli kupiłem już Wróbla Genji'ego, jeśli tutaj by był jakiś Wróbel Genji, no to przykro mi, ale 200 kredytów tylko dostanę. Dlatego z łaską, niełaską poczekałem, zobaczymy co będzie tutaj. Otwieramy skrzyneczki, zaczynamy. Duplikat. O. Spray, to jest dla wszystkich. Mam fajniejszy. Dobrze, zróbmy tak, że nie będę dokładnie, nie wiem, może tak jak w przypadku 50 skrzynek omawiał wszystko, tutaj komentował. Zresztą sami widzicie. Kwestie akurat będę przesłuchiwał, ale bez zbędnego gadania, bo to jednak się wydłuża się niepotrzebnie. Ty. No, żeby chociaż jedna legenda była. Completion date. When it's done. Kurczę, muszę włączyć polską wersję znowu. Dobra, po 5 skrzyneczkach. O, fiolet. Podoba mi się fiolet. No, fiolet w formie waluty już nie bardzo, ale też nie jest źle. Na pewno dobijemy do 2000 kredytów. Na pewno. To już kolejny raz. I piąta skrzyneczka. Remember this moment. One shot, one kill. Tylko że po francusku. No dobrze. O, mamy inne tło. Zresetowałem grę. To będzie bardzo smutne, jeśli nie będzie żadnej legendy na tym otwarciu. Patrzcie i podziwiajcie. Nie gram bastionem. Co to mamy? Emotkę! Zeniato! Bardzo lubię Zeniatę. O, to jest niezłe! Żółwiczek! To naprawdę... A, jeszcze jest taki dźwięk właśnie. Nie, naprawdę świetne. Bardzo mi się podoba. Z tej skrzyneczki byłem zadowolony. Moja strategia jest prosta! Kabum! Kabum! Legenda! Teraz! Kurczę, już jesteśmy w połowie. No i... O, nie, to jest dla mnie fajny, naprawdę fajny skin. Szkoda, że mam ten legendarny, bo ze wszystkich nielegendarnych skinów dla żniwiarza ten mi się najbardziej podoba. A wezmę go używo, na chwilę go wezmę. Nie no, dla mnie mega. Dobrze. Potrzebujesz drugiej porady?
Kontrowersyjna poza. No, kiedyś. Spojrzenie przez ramię. Tak, kiedyś była afera. Wszyscy chyba to znają. Ale teraz legenda. Proszę, no proszę, Blizzard. Daj. Dwie na raz. No kurczę, naprawdę, jak nic nie będzie, to nie wrzucę tego na neta. To aż żal patrzeć. To tyle? O, to jest fajne. Nie, przestań patrzeć, nie patrz. Zauważyłem tak, że jeśli mamy graffiti dla wszystkich bohaterów, nie możemy tego używać. Musimy każdemu bohaterowi z osobna to jakby ustawić. Natomiast jeśli mamy graffiti dla bohatera, to od razu możemy z poziomu tutaj skrzynek dla tego bohatera to zacząć używać. Dokładnie, Winston. Ostatnie 5 skrzynek. O, Blizzard. Kasiora, chociaż to. No, może będzie 2000 kredytów, chociaż to. Jest! No! Co z tego, że nie podobają mi się legendarne skiny dla wieprza, ale chociaż jest legenda. Wyspiasz. No, dobrze, jestem zadowolony. I bardzo fajna poza dla Reinharda. Co tutaj dalej mamy? No dobrze, otwieramy kolejną. Jeszcze 30 kredytów, może jeszcze jedna legenda będzie. Tu mamy emotkę. Jesteście tylko ludźmi. No dobrze, dwie skrzyneczki. O, mój róg. Kurde no. Mój rok urodzenia. A jedy. No jest, mamy 2005. I ostatnia skrzyneczka. Też. Legenda. A jenny. Nie podoba mi się. Jej! No dobrze. Mogło być lepiej. Nie było tragedii. Jeszcze sobie kupimy. Dobra, czyli tak. Łaskę, tak jak obiecałem, tak jest, odblokuj, używaj, 1000 kredytów, ale nie, tym razem ja sobie wybiorę. O. Kolejne jak 1000 zbieram. To może już wy wybierzecie. Chociaż to jest tak, że jak zbieramy te kredyty, żeby kupować legendarne skiny, 1000 kredytów, za te 1000 kredytów byśmy sobie kupili tyle ciekawszych rzeczy. Na przykład, no, chciałbym jakieś spreje. Jakieś spreje chciałbym sobie kupić.
O, wybacz, to jest za achievementa, za kasę tego nie można kupić. No, ale zawsze zbierając na legendarne skiny, wiele, wiele fajnych rzeczy się nie zdobędzie. Trzeba będzie czekać, aż wylosuje się ze skrzynek, a to czasami może długo, długo trwać. No, na przykład to chciałbym. O, 250 kredytów. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się na kolejnym otwarciu.